to ja powiem o Stowarzyszeniu Mieszkańców Gminy Mogilany, które będzie już niedługo świętować 8. rocznicę powstania 19 marca 2010 roku. 19 marca zapamiętałem, bo to jest Dzień Świętego Józefa, także myślę, że tak się stało, że mamy dobrego patrona. Proszę Państwa, i zacznę też od tej części takiej edukacyjnej naszej działalności. Tak jak Pani Kalina mówiła o Uniwersytecie Trzeciego Wieku, to się bardzo cieszę, że tutaj obok też jest Akademia Mieszkańców. To jest podobna działalność, ale to jest też ogromne bogactwo. Myślę, że wielka potrzeba nie tylko dla osób starszych, bo tutaj Uniwersytet Trzeciego Wieku to w stronę głównie osób starszych. Akademia Mieszkańców też mamy osoby starsze, prawda, ale też no, wszyscy, którzy chcą przyjść, po prostu mogą przyjść. Akademia Mieszkańców spotyka się każdego miesiąca, w każdy trzeci poniedziałek, miesiąca o godzinie 18 tutaj we dworze. To łatwo zapamiętać, prócz miesięcy wakacyjnych, prawda? Lipiec, sierpień. I przyjeżdżają tutaj naprawdę wybitni profesorowie, najczęściej profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja może nie będę mówił o tych wszystkich wykładach, które się już odbyły, bo musiałbym dosyć długo mówić. Jest ogromna różnorodność, to są bardzo różne tematy. I na temat historii sztuki, i z dziedziny fizyki, i z dziedziny socjologii, i prawa. Bogactwo wielkie, które też między innymi w dużej mierze zawdzięczamy rodzinie profesorów Colów, bo w stowarzyszeniu działa profesor Andrzej Col, senior, i jego syn Fryderyk Col, także profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc oni mają możliwość zaproszenia też swoich po prostu kolegów tutaj. Proszę Państwa, o Akademii Mieszkańców dowiecie się na stronie mogilany.info i tutaj też muzyka podpowiada mi Bogusia, że oprócz wykładów są koncerty oczywiście. Są koncerty, nawet był kiedyś wystawa sztuki, prawda? Fortepian, zaraz dojdę do tego, ale skoro jest o tym mowa, ten fortepian, który tutaj jest, jest to własność Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany, ale do użytku dla wszystkich tych, którzy chcieliby z tego fortepianu też skorzystać. Jest to dar Izabeli Künstler z Warszawy, która słysząc o Akademii Mieszkańców i o koncertach, które się tutaj odbywają, po prostu podarowała ten fortepian. Jest jeszcze drugi fortepian rodziny Colów, który jest w sali narad w Urzędzie Gminy Mogilany. I trzecie, mamy jeszcze pianino, też podarowane, z którego też mogą korzystać wszyscy, ale szczególnie korzysta chór Mogilanu, który spotyka się w salce parafialnej pod w tym przyziemiu, podziemiu domu parafialnego. Więc nauka, sztuka, muzyka jest szansa na wielki rozwój, to się dzieje. Natomiast informacje o tym możecie Państwo właśnie przeczytać na Mogilany Info i niestety tylko tam. I ja od razu tutaj taką sytuację dziwną, że w mediach gminnych, to jest głos gminy Mogilany, który nawiasem mówiąc też zakładałem kiedyś w roku 90, gdy byłem działaczem Komitetu Obywatelskiego Solidarności. To była gazeta Komitetu Obywatelskiego Solidarności, która powstała w maju 1990 roku. I w programie tej gazety, w pierwszych wstępnych artykułach pisaliśmy o tym, że ta gazeta ma dawać szeroką informację o tym, co się dzieje w gminie i ma też być tam wymiana opinii. W pewnym momencie ten głos gminy Mogilany był wydawany przez GOK, przez Gminny Ośrodek Kultury. Natomiast od roku 2015, bez porozumienia z Radą Gminy, która kontroluje działalność Gminnego Ośrodka Kultury, wydawcą nagle stał się Urząd Gminy. Także ten głos gminy Mogilany z taką dobrą tradycją otwarcia na informacje i na różne opinie publiczne, w tej chwili można powiedzieć, nie jest głosem gminy Mogilany, nie jest głosem mieszkańców gminy Mogilany, ale jest głosem Urzędu Gminy Mogilany. Ale to jest taka dygresja, gdyż o Akademii Mieszkańców nigdy nie było żadnej informacji o naszych spotkaniach w głosie gminy Mogilany. Nie było też żadnej informacji o innej działalności bardzo ważnej stowarzyszenia, mianowicie stowarzyszenie funduje stypendium dla młodych, utalentowanych
absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów, ale nie tylko to stypendium jest dla tych, którzy mają najlepsze świadectwa, ale dla tych, taka idea jest, którzy są aktywni społecznie. Żeby popierać aktywność społeczną już od najmłodszych uczniów i to stypendium jest fundowane przez profesora Andrzeja Cola. On kiedyś dostał taką sporą nagrodę, nagrodę Jerzmanowską w wysokości 100 tysięcy złotych i całość tej nagrody idzie na stypendia. I proszę Państwa, raz ukazała się notatka w Głosie Gminy Mogilany. Raz ukazała się, ale to dlatego, że jedna z dyrektorek, dyrektorka Gaja, szkoły w Gaju, poinformowała, że taki zaszczyt spotkał uczniów szkoły w Gaju, że to stypendium oni uzyskali. Natomiast poza tym nie było informacji, nie ma informacji w Głosie Gminy Mogilany, jak uzyskać to stypendium. To jest 400 zł dla studentów gimnazjum przez 12 miesięcy, przez cały rok. Nie ma informacji, jak to uzyskać. Bo myślę, że wielu uczniów chciałoby z tego skorzystać. Kolejna taka nasza działalność, myślę, można powiedzieć taka flagowa, od której rozpoczęliśmy tą aktywność, to jest Zakopianka i to jest bezpieczeństwo na drogach. Więc o tym już nie będę mówił, oczywiście kładka w Gaju, kilkakrotnie różne manifestacje, które tam się odbywały. Nastąpiło otwarcie kładki, pamiętacie Państwo, w grudniu 2015 roku. Oczywiście o Stowarzyszeniu Mieszkańców Gminy Mogilany, które organizowało te manifestacje. Nie dowiedzieliśmy się w Głosie Gminy Mogilany. I działamy dalej. Bardzo aktywnie pracujemy i też o tym się Państwo nie dowiecie, jeśli chodzi o budowę wiaduktu w Gaju. Tak nawiasem mówiąc, ja od razu powiem, że te manifestacje, które odbywały się tam przy kładce, w obecnej kładce w Gaju, to one się odbywały między innymi dlatego w tym miejscu, że tam mogliśmy przechodzić przez przejście, mogliśmy się zgromadzić na tym placu, a zawsze podkreślaliśmy, że nam nie tylko zależy na kładce w Gaju, bardzo nam zależało, ale zawsze mówiliśmy, że właściwie priorytetem jest poważna inwestycja, to znaczy wiadukt na linii Zadziele Widokowa. Zawsze o tym mówiliśmy i też inne miejsca, między innymi tutaj jest pan Żarow, Żary, ta sprawa i inne niebezpieczne miejsca. Ja tu się będę skracał, tylko powiem o takim pomyśle, na którym nam ostatnio bardzo zależy i zobaczymy, co z tego wyniknie, bo jest pomysł pewien. W Krakowie bardzo dużo się mówi na ten temat, że są korki, prawda, że trudno przejechać i jest pomysł przystanku PKP Opatkowice. I wraz z darmowym dużym parkingiem. I w tym kierunku też działamy. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany wystąpiło z takim postulatem do prezydenta Krakowa, marszałka województwa i szefów spółek PKP. Otrzymaliśmy odpowiedź, że jest taki plan, także to nie był taki jakiś nasz pomysł, jest taki plan, żeby to zrobić, tylko że plan miasta na razie jest taki, który nam nie odpowiada. Plan miasta jest taki, żeby to był parking dla właściwie mieszkańców tam lokalnych, bez dojazdu Zakopianek. Natomiast nam chodzi o to, żeby był bezkolizyjny po prostu dojazd na ten duży parking Zakopianki, bo inaczej to nie ma sensu, prawda, jeśli mielibyśmy tam kluczyć tymi uliczkami po Opatkowicach. To może, bo tu można byłoby dużo mówić, jeszcze może jedną rzecz wybiorę. Jedną rzecz to też taką bardzo ważną, o której może słyszycie, ale tylko z plakatów, bo w Głosie Gminy Mogilany nigdy nie było, o konkursie na najpiękniejszy ogród w Gminie Mogilany. Ogród malowany. To już kilka lat trwa ten konkurs. Organizuje to nie Urząd Gminy, ale stowarzyszenie też z nagrodami cennymi. I w tym roku też oczywiście będziemy ten konkurs organizować. Oprócz tego piknik ogrodniczy Ogródek Zosi i bardzo taką miłą rzeczą było to, że w ubiegłym roku ten piknik ogrodniczy Ogródek Zosi organizowaliśmy razem ze Stowarzyszeniem Przyjazna Gmina Mogilany, czy też ten właśnie, o którym pani Halina mówiła, ten piknik dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w Bukowie, to była inicjatywa wspólna kilku stowarzyszeń, bo też Stowarzyszenie Przestrzeń, Stowarzyszenie Konary i inne stowarzyszenia, Sołectwo
Bukowa, znaczy sołtys Bukowa z Radą Słowacką, to się zaangażowali. Jest tego jeszcze więcej, ale... Wspólne koledowanie, tak, tak. 15 listopada. Tak, akcja Wybierz Flagę i tak dalej, i tak dalej. Zarzuca się często Stowarzyszeniu Mieszkańców Gminy Mogilany, że to jest takie polityczne stowarzyszenie. Jeśli ja to słyszę, to dla mnie to jest komplement. Bo definicja polityki to jest praca na rzecz dobra wspólnego. Więc jeśli tak nas traktuje się, że my jesteśmy stowarzyszeniem politycznym i wykonujemy pracę na rzecz dobra wspólnego, to bardzo dobrze. I w tym kierunku chcemy się po prostu rozwijać. Natomiast jako, że w stowarzyszeniu są działacze, którym też zależy na dobru gminy Mogilany, to znaczy na dobrej współpracy z samorządem, to oczywiście, gdy będą wybory samorządowe, to nie pozostaniemy też obojętni, jeśli chodzi o te wybory. Też na pewno będziemy wspierali, stowarzyszenie będzie wspierało tych kandydatów, które uzna, że będą dobrymi radnymi czy dobrym wójtem. To ja może tyle.